Kozna przypomina mi Fight Club. Potrafi dać w kość, a kiedy człowiek zacznie wygrywać pojedynki, ona zaczyna stawiać coraz większe wyzwania. Aż do piekielnego lata, kiedy pojawiają się komary i trzeba uciekać. Wychodzimy. Jesteś gotowa, Toes? Opływamy sobie. Zabiorę rzeczy. Latem polujemy na mięso i łowimy ryby. Musimy przygotować zapasy na jesień. Trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce. Ale nie ma tu ani łososi, ani karibu. W pobliżu brakuje ryb. Nie udało mi się schwytać zbyt wielu. Przychodzą tu rysie i kuny. Dlatego postanowiliśmy spróbować dalej, na rzece Tananie, gdzie można łowić i polować. Wszystko zaczyna się od dalekiej wyprawy. Gotowa? Przytrzymaj łódź. Próbuję zejść. Postaraj się zanurzyć dziób. Jest. Zamykamy i ruszamy. Skakuj, Toes. Mam się odepchnąć? Do widzenia, domku. Zaczynamy wyprawę. Wiosłuj w prawo. Spokojnie. Wygodnie ci? Nie. Łódka się kiwa, słońce mnie oślepia. Toes łazi we wszystkie strony. Kiedy pojawią się bystrza, zrobi się wesoło. Rzadko napotykam tylko jeden problem. To największy sprawdzian tego, czy ktoś nadaje się do mieszkania tutaj. Mam jedynie siebie. Muszę być samowystarczalny. Ciepło, prawda? Nie lubisz upałów. Gotuję na powietrzu, bo w domu jest za gorąco. Takie piece są bardzo praktyczne. Powietrze wpada tędy i zostaje wypchnięte do góry. Dlatego woda gotuje się szybciej. Niestety drewno też szybko się spala. Trzeba go pilnować. Gotuję za pomocą prymitywnej metody, ale zależy mi, by była efektywna. Chcę się w tym czasie zająć czymś innym. Powinienem postawić tu piec, na którym będę mógł przyrządzać różne potrawy i piec chleb. To zmieniłoby jakość mojego życia. Woda się zagotowała, więc zrobię kawę. Drewno niech się dopali. Później zacznę stawiać piec. To dobre miejsce, by zacząć. Nie tak łatwo przebić się przez roślinę. Zacznę od zbudowania dachu nad platformą. Jeśli zacznie padać, nie zmoknę. Tylko się nie przewróć. Postawię 4 drewniane słupy, które podeprą daszek. Kliny je ustabilizują. Zrobiłem nacięcie. Pasuje prawie idealnie. Bardzo wytrzymałe. O to mi chodziło. Pora na kolejny krok. Przykrycie konstrukcji deskami. Nie mam żadnego planu, tylko pomysł. Wezmę narzędzia i zabiorę się do roboty. Poczekam, aż projekt sam nabierze kształtu. Tak właśnie pracuję. Tak wygląda alaski dach.